Więc najpierw dzień dobry tych, co mnie słuchają i widzą. Jestem urodzony we Wrocławiu, mam w 1948 roku. W 1950 roku moi rodzice się przenieśli do Warszawy, bo mój tata, jako zasłużony komunista, bo on był przed wojną już jako dziecko, on się urodził mój tata, w środowisku lumpenproletariatu żydowskiego, który był bardzo, bardzo socjalizowany politycznie, później skomunizowany politycznie. I mój tata jako dziecko już był w więzieniu przed wojną, bo chorągiewki wieszali na drutach elektrycznych na wydarzeniach pierwszomajowych i był w więzieniu. Mam 14 lat, później drugi raz był w więzieniu, jak druga wojna wybuchła, światowa. I on, tak jak mój ojciec mówił, on został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Tak mówił mój tata, bo on był na tych terenach w więzieniu Polski, które Związek Radziecki sobie podarował, wchodząc 19 września do Polski. No i mój tata później II wojnę światową przeżył w Związku Radzieckim i stał się jeszcze większym komunistą niż był. I ponieważ miał wielkie zasługi jako komunista w latach 50. Najpierw na ziemiach odzyskanych on zajmował się do 50. roku organizacją socjalną wracających Żydów, a od 50. roku został zaangażowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako postać godna zaufania. I jeździł w ramach jego pracy po świecie i woził pocztę dyplomatyczną. Ale jak się później okazało, jak mi to później powiedział, już byliśmy tutaj, że ta poczta to głównie była poczta, ale głównie były sprawozdania, które się woziło z krajów zachodnich do Polski w tym okresie. No bo ty, komuniści, Francuzi czy inni, którzy uważali, że to jest religia, ten komunizm, to dawali różne informacje i do tych kurierów dyplomatycznych należało je przewozić w przypadku mojego ojca do Polski, w innych krajach socjalistycznych do ich siedzib lokalnych. I mój tata pracował więc w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 50 roku. Przenieśliśmy się do Warszawy. Zamieszkałem na ulicy Weinerta na Mokotowie i jako ciekawostka trochę anegdotyczna, nie wiem, czy to ma znaczenie, zamieszkaliśmy w blokach, które były budowane przez więźniów niemieckich. Bo te bloki, to był blok Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Mokotowie i dookoła nas były blisko bloki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej. Także była taka dzielnica przy końcu Alei Niepodległości, niedaleko Polskiego Radia w tamtym okresie. To była dzielnica, taka powiedzmy, urzędników władzy tamtoczasowej. Więc mój tata pracował, do 1956 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1956 roku była, że tak powiem, pierwsza tendencja pozbywania się zasłużonych komunistów. Mój tata został zdymisjonowany i w tym czasie wszedł i zaczął pracować w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce na Nowogrodzkiej 5. I z czasem stał się, było też wydawnictwo, które się nazywało Jidysz Buch, żydowska książka. Mój tata się zajmował tym wydawnictwem głównym, bo rzeczywiście jego pierwszym językiem mojego ojca był język żydowski, domowy. On mówił żydowskim, literackim, z tego co ja się dowiedziałem później od ludzi, a jego polski, mojego ojca, to był taki typowy polski, który się jak chce się imitować, nie wiem, czy tak się mówi, Żydów mówiących po polsku, to się właśnie tak mówi, jak mój ojciec mówił. Bo i polski język, on go na ulicy poznał, a nie w domu. A do szkoły mój ojciec wcześniej opuścił szkołę. Natomiast moja mama trochę inny miała kursus. Więc co chciałem powiedzieć, no mój ojciec pracował w tym TSKŻecie, zajmował się
kulturą żydowską, wydawnictwem, rzeczywiście. No i w 60. moja mama była mikrobiologiem, ukończyła studia, zaczęła studia we Wrocławiu, nawet mam jej książeczkę studencką z 1946 roku, jako rekwizyt pamiątkowy. Przenieśliśmy się do Warszawy, moja mama ukończyła studia w Warszawie i jako mikrobiolog pracowała na Rakowieckiej, był jakiś instytut przy końcu Rakowieckiej, nie pamiętam czego, ale związany z mikrobiologią. Tam pracowała moja mama. No i w 67 roku zaczęły się te wydarzenia, wojna sześciodniowa. A, ja z kolei. Chodziłem do szkoły, do liceum. Dość byłem nastawiony, naturę miałem dosyć anarchiczną. Miałem duże problemy w szkole i w pewnym momencie musiałem się znaleźć poza kręgami szkolnymi, szkoły, liceum, bo dużo się wygłupiałem rzeczywiście. I zacząłem chodzić do szkoły wieczorowej i jednocześnie pracować. I zacząłem pracować, to się nazywało przygotowalnia. Była gazeta Ekspres Wieczorny, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, i która była drukowana, nie pamiętam, się nazywa, te aleje chyba jerozolimskie, nie wiem, które dochodzą do ulicy Tarczyńskiej. Na ulicy Tarczyńskiej była tak zwana przygotowalnia. Przygotowalnia to był cały etap przed druku gazety, gdzie się robiło zdjęcia, gdzie się robiło montaże, i później to szło do druku, do drukarni Ekspresu Wieczornego, która była w alejach. Nie pamiętam, jak się nazywał, blisko tej ulicy Tarczyńskiej. No i w 67 roku była wojna sześciodniowa. No i zaczęła się to już, jak pracując w prasie, słyszałem trochę komentarzy, które były dosyć o nastawieniu albo mocno filoizraelskim, powiedzmy, albo po prostu mocno antysemickie, no szczególnie u ludzi, którzy mieli wykształcenie dosyć podstawowe. No i później wydarzenia 68 roku, które się sprowadziły do sytuacji bardzo dużego obciążenia psychicznego. Szczególnie mój tata, który pracował w TSK Życie, wracał do domu dosyć... On, który był urodzonym komunistą, wracał do domu dosyć... Moja mama nigdy nie była komunistą. Mój tata wracał do domu dosyć zaniepokojony. I ten niepokój, bo Żydzi zaczęli w jakiś sposób amplifikować ten wspólny strach, że zaczęli jedni do drugich dzwonić, żeby podawać nowinki, informacje. Dzwoniąc jedni do drugich, coraz więcej się przyczyniali wzajemnie do tego, żeby ten strach się wzmacniał. I rzeczywiście, że w pewnym momencie nawet nie tych, co byli w tym okręgu, nawet nie trzeba, mówię o moich rodzicach, nie trzeba było ich zapraszać, żeby wyjechać z Polski, tylko rzeczywiście strach fizyczny, że może być coś, co nieprzewidzialnego. I w międzyczasie moja mama straciła pracę jednocześnie, bo byli tacy, co tracili pracę jako Żydzi. Tak przynajmniej myśleli. Myślę, że tak było. Mój tata znalazł się w atmosferze bardzo niekorzystnej w swojej pracy, bo wiele ludzi się wręcz bało, wielu ludzi wyjechało. Jako anegdota, jego dosyć istotna w sumie, jego dyrektorem w TSK Życia był, nie wiem, czy Państwo słyszeli, taka postać, Teper, nazywał się Dąb po polsku. Tak, on był przywódcą Rotenkapela. Nie wiem, czy ktoś coś wie, o co chodzi. Rotenkapela to była organizacja wywiadowa radziecka na terenie Belgii i Francji, założona przez Żydów z Polski, którzy przyjechali na te tereny, żeby pracować przed wojną. I Rotenkapela dawała informacje do wywiadu rosyjskiego, i ona, to była jedna z dwóch organizacji wywiadowczych radzieckich, która ponoć podała informacje
o dniu inwazji niemieckiej Związku Radzieckiego. To oczywiście Stalin odrzucił, bo on wierzył w ten pakt Ribbentrop-Mołotow, że to był aliant rosyjski. I później ten pan Tepper, Dąb po polsku. Tepper to był jego pseudonim podziemny, że tak powiem. I ten pan Tepper miał w Polsce olbrzymie zasługi jako jedna z postaci, która się przyczyniła do uratowania komunizmu. Więc Tepper powiedział do mego ojca, żeby wyjechać w tym 68 roku. On sam został, bo go nie wypuścili, Teppera. Jego dopiero wypuszczono, zdaje się, parę lat później, na początku lat 70. I on umarł w Jerozolimie, ten Tepper. Więc moi rodzice postanowili wyjechać. Nawet tak czy inaczej nie można było zostać, bo ja też nawet straciłem pracę. Pracowałem w tej przygotowalni jako... Uczyłem się zawodu i chodziłem do szkoły. Znaczy jeszcze nie miałem kontraktu jako pracownik, ale miałem ten kontrakt jako uczeń uczący się zawodu. No i w pewnym momencie go straciłem, ten kontakt. Moja mama straciła pracę, mój ojciec się bardzo źle czuł w tej atmosferze. Dookoła niego jego znajomi zaczęli się bać. Nikt nie doznał żadnej przemocy fizycznej, ale nacisk psychiczny był tak mocny, że rzeczywiście trudno było żyć spokojnie. No i wyjechaliśmy, podaliśmy podanie o wyjazd. Natychmiast nam zabrano dowody osobiste, natychmiast. Nawet pamiętam, jak musiałem zanieść osobiście, bo już byłem pełnoletni. Dano nam taki papier. Znalazłem mojej mamy po odejściu moich rodziców. Mój niestety nie zachowałem. Więc to był dokument podróży. Dokument podróży, gdzie obywatel polski się zrzekł obywatelstwa i dostał dokument, który mu pozwalał wyjechać do Izraela. Do Izraela, to jest moja mama na tym zdjęciu. Do Izraela. I to wydawało Holandia reprezentowała Izrael w Polsce w tym okresie, więc tam z wizą holenderską. I wjechaliśmy z Dworca Gdańskiego, jak większość ludzi w tym okresie, do Wiednia, bo to było miejsce jakieś takie pierwsze miejsce docelowe Żydów z Polski, gdzie organizacja żydowska, amerykańska, która się nazywała Hayas, to była organizacja socjalna pomocy Żydom, emigracji, więc oni tam zbierali tych Żydów z Polski we Wiedniu. Dawali jakąś tam pomoc bytową na czas niezbędny. No i każdy miał się zdecydować o tym, gdzie by chciał pojechać. Więc mój ojciec chciał jechać do Izraela, moja mama nie chciała jechać do Izraela ze względów dosyć szczególnych, że jedyny członek jej rodziny, który była bardzo liczna, który przeżył II wojnę światową, bo wyjechał do Palestyny w 1936 roku, on brał udział w czterech wojnach na Bliskim Wschodzie. W II wojnie światowej był w armii angielskiej, bo był w armii angielskiej, była żydowska brygada w armii angielskiej, bo na Bliskim Wschodzie. Więc on brał udział w tej brygadzie żydowskiej w armii angielskiej. W 1948 roku brał udział w wojnie niepodległościowej Izraela. W 1956 roku, jak Izrael wszedł na Synaj, doszedł do kanału. I w 1967 roku, jako już rezerwista, też brał udział w wojnie. No i wrócił z wojny, był świetnym pływakiem. Wrócił zmęczony. Poszedł, jak zwykle miał przyzwyczajenie po sobie popływać i nie wrócił. Już był za bardzo zmęczony. Już był w pewnym wieku i nie wrócił. Potem jak moja mama straciła tego brata, już nie chciała jechać do Izraela. Bo to był jedyny, kto był z jej rodziny.
No więc pojechaliśmy do Francji. Pojechaliśmy do Francji, ale przy tym inna anegdota. Władze francuskie nie chciały nam dać wizy, bo mój tata był notowany na prefekturze oczywiście. Jako za swoje chwalebne czyny z tamtego okresu. No. Nie wiem za co, ale tak jak większość kurierów w tamtym okresie prawdopodobnie był zanotowany. No i pomógł nam rzeczywiście, żeby otrzymać wizę. Dlatego też byliśmy w Wiedniu 3 miesiące. Pomógł nam pan Tepper, Dąb, który z kolei miał we Francji najwyższe odznaczenie francuskie jako uczestnik ruchu oporu. Nie wiem w jaki sposób. Ojciec mi dużo nie chciał mówić, ale on nam pomógł rzeczywiście. Anegdota na temat pana Teppera, która jest dosyć istotna. To jest ten gość, który pracował dla Związku Radzieckiego. Później Abwehra to się nazywa, organizacja niemiecka wywiadowa wczoraj. Abwehra, nie pamiętam jak się nazywa. Jego złapali w Belgii, tego Teppera. Jego przekręcili, że on dawał Rosjanom fałszywe informacje, a w sumie się okazało, że on dawał informacje, które Niemcy chcieli, żeby były podawane, a jednocześnie udało mu się Rosjanów o tym zawiadomić. Że on dzięki temu przeżył, że zaczął pracować dla Niemców, tak oni myśleli, a w sumie 3 razy, że tak powiem, zrobił kółko dookoła siebie. No więc on miał bardzo dużo zasług i dzięki temu przyjechaliśmy do Francji. No i co? Mój tata tutaj zaczął pracować. Bo język żydowski to był jego językiem, który myślał i mówił. Zaczął oczywiście pracować we Francji w gazetach żydowskich tutejszych, bo jednocześnie nauczył się zawodu linotypisty, więc on zaczął pracować jako linotypista w tych gazetach żydowskich tutejszych. Zaczął od gazety komunistycznej, bo on do końca był przeświadczony o wyższości tego systemu. No później jakieś tam socjalistyczne, komunistyczne, później była bundowska. Bund to była organizacja socjalizująca, sionistyczna, jeszcze przed wojną w Polsce. Później bundowskiej, no i w końcu emerytura. I nawet, a będąc na emeryturze, wydawał książki po żydowsku. Bo ciągle pozostał w tym kręgu kultury żydowskiej do końca. No a ponieważ znał świetnie język żydowski, jeszcze raz wracam do tego, jak w latach 80. jakiś uniwersytet niemiecki go poprosił, żeby zrobił parę konferencji na temat języka żydowskiego. A ja z kolei zacząłem pracować we Francji, zacząłem pracować jako fotografer. Później założyłem firmę fotografiury w Paryżu. No i teraz jestem na emeryturze. Od lat już paru. Co więcej mogę powiedzieć? No co, wyjazd Polski był dla mnie, mnie osobiście się przyczynił do tego, ale jestem wypadkiem dosyć atypicznym, przyczynił się do tego, że wyszedłem z sytuacji, która mnie prowadziła do impasu życiowego, bo za dużo się wygłupiałem, nawet już pracując lub ucząc się zawodu. A przyjeżdżając do Francji musiałem się w jakiś sposób złapać czegoś, żeby pracować. No, trzeba było się inaczej podchodzić do życia niż w Polsce. Więc mi się to przydał ten wyjazd z Polski rzeczywiście. Ale było mi też bardzo ciężko wyjeżdżać, bo język polski był moim językiem, tym, który używam codziennie. Myślałem tylko po polsku. Moi przyjaciele to byli wszyscy Polacy. Duża część mnie odprowadziła na dworzec też. Także jak wyjeżdżałem, to wyjeżdżałem z wielkim bólem. Z wielkim bólem i osobiście wolałem zostać w Polsce. Ale rodzice wyjeżdżali, trzeba było wyjechać, moja siostra też. I to trwało parę dobrych lat, nim we Francji udało mi się przejść na przyjąć jako konieczność fakt, że muszę tutaj mieszkać. Bo jeszcze długimi latami chodziłem do instytucji, do Księgarni Polskiej na Bulwar Saint-Germain i tam się, powiedzmy, spędzałem dużo czasu codziennie
Tam czytam Polską Prasę, tam czytam Gazetę Kultury, która wychodziła w tym okresie. Także żyłem Polską jeszcze długie lata, a w końcu tu już jestem 40 parę lat, także moje dzieci się tutaj urodziły. Także już trochę ta dzisiejsza Polska stała się trochę egzotyczna dla mnie, bo w sumie nie jest ta sama, którą znałem. Jak byłem niedawno w Polsce, to te repery, które miałem, znaczy się mówi po polsku repery, punkty odniesienia, które miałem Polski, nie istnieją w Polsce. I ludzie są też inni zupełnie. Ludzie są inni. Polska jest inna. Język tylko pozostał. I nawet to, nie? Bo język też się zmienił. W języku polskim jest bardzo dużo słów. Za dużo dygresji robię, zdaje się, ale nieważne. Jest bardzo dużo słów, które za moich czasów nie istniało, a które są pochodzenia tutejszego. Które się z polskim akcentem, z polską końcówką dźwiękową, ale są tutejszego pochodzenia lub angielskiego. Więc to są słowa, które nie istniały za moich czasów, no ale to jest też ewolucja normalna. Co mogę więcej powiedzieć? A proszę powiedzieć, pamięta pan dokładnie moment, kiedy w państwa rodzinie ta decyzja o wyjeździe zapadła? Czy pamięta pan ten dzień? No nie wiem, jak to znaczy, ostateczna decyzja, bo rodzice się wahali. Bo rosło stopniowo, ale dosyć intensywnie. Rosło napięcie, jak rośnie napięcie, to rośnie strach. Więc moi rodzice, było elementem, nagle mi się przypomniało, elementem kluczowym było przemówienie Gomułki w sali kongresowej, które, że tak powiem, już dobiło do reszty tych Żydów polskich. Nie pamiętam treści tego przemówienia, ale pamiętam wrażenie, jakie sprawiło to przemówienie na moich rodzicach czy ich znajomych. Do tego wszystkiego najbliższy krąg moich rodziców, znajomych, to byli ludzie tak jak mój ojciec, którzy pracowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako kurierzy. Przyjaciele z jego dzieciństwa też. Też było parę drobnych urzędników, którzy pracowali w bezpiece też, bo w latach 50. też Żydom pozwalano, nawet zachęcano ich, żeby pracowali w bezpiece, bo mieli, że tak powiem, rewanż socjalny do wzięcia Żydzi. I to też była, że tak powiem, jak to nazwać, jakaś taka manipulacja historyczna. Używało się Żydów, żeby za mordę trzymać Polaków, którzy mieli nastawienia antykomunistyczne. No, moi rodzice mieli paru znajomych, którzy rzeczywiście, ludzie dosyć prości, którzy poszli pracować w bezpiece. Na rogu ulicy Alei Niepodległości i myślę, że Odyńca jest osiedle, do mojego wyjazdu było nieotynkowane, to było osiedle bezpieki. Mówię o latach 50., 60. Niepodległości Odyńca. No tam też mieszkało parę znanych moich rodziców. No więc przemówienie Gomułki było bardzo elementem dosyć istotnym, jeśli chodzi o przekonanie, że lepiej jest wyjechać. I to i spowodowało prawdziwe lęki w tym okresie. No i później ten teper, który powiedział mojemu ojcu, wyjedź. I w tym momencie moi rodzice, dookoła nich ich znajomi wyjeżdżali, składali podanie o wyjazd, znaczy oddawali dowody osobiste, dostawali ten niebieski bilet. No i tak wyjechaliśmy. No. Ale psychicznie było, przepraszam, słucham. Jak to, to znaczy, czy rodzice na przykład, bo był pan i pana siostra, tak? Tak, tak. Dzieci, czy na przykład rodzice was się pytali, czy podjęli tą decyzję całkowicie samodzielnie, czy była jakaś dyskusja na ten temat w ogóle? To znaczy, była dyskusja, ale która do niczego nie prowadziła, bo ja rzeczywiście nie chciałem wyjechać, bo moi przyjaciele byli, bo miałem bardzo mocno związane z moimi
przyjaciółmi, bo w jakiś sposób byłem bez żadnej iktem jakiejś tam przesady ani dumy, bo nie ma czym, ale byłem jakimś takim centrum, że tak powiem, socjalnym grupy młodych ludzi, że tak powiem, no. Że u mnie się zbiera. Ja miałem pseudonim, jak miałem parę lat, jakiś kolega mnie nazwał Pipek i tak pozostało. I moi koledzy się zbierali, był klub u Pipka, czyli u mnie w domu. Po szkole szło się do klubu Pipka, no więc dlatego... Więc rzeczywiście było mi niełatwo, bo chciałem zostać, bałem się wyjazdu za granicę, ale nie pozostawiano mi wyboru. Mama mi powiedziała, chcesz zostać, nie dasz sobie rady. Poza tym trzeba było mieszkanie oddać. Też pamiętam. Mieszkanie trzeba było oddać. To gdzie pójść? Moja siostra była młodsza, ja miałem już 20 lat, 68 rok, tak? Moja siostra miała 17. No ale było mi bardzo, bardzo ciężko wyjeżdżać. Bardzo ciężko. Myślę, że było mi bardziej ciężko niż większości ludziom w moim wieku. Bo ja się rzeczywiście wiedziałem, że jestem Żydem, ale cała moja tożsamość i cała moja, że tak powiem, konstrukcja psychologiczna była tutejsza, była polska. Także dlatego też trwało u mnie dłużej niż u innych, niż się zaadoptowałem do życia we Francji. Nawet wyjście w język francuski wydawało mi w jakiś sposób... Odpychałem to podświadomie, bo byłem pewien, że tu nie zostanę, że to jest tylko przystanek przejściowy. No ale w końcu trzeba było się tutaj ustawić i żyć. No. Ale dla mnie to było dosyć mocne przeżycie. No. Co mogę więcej powiedzieć? No, rodzice zdecydowanie. Tak jak zresztą u wszystkich innych, no bo już nasze pokolenie w Polsce, jak się było w moim wieku w Polsce w tamtych latach, mając 20 lat, to się było całkowicie zależne od rodziców. Bo nic nie można było zrobić młody czy 20-letni w Polsce w tamtym okresie. Tak rzeczywiście rodzice o wszystkim większościowo decydowali, jeśli chodzi o takie wybory życiowe, że tak powiem. Więc przyjechaliśmy tutaj, bo... Mama nie chciała jechać do Izraela, a jednocześnie moja mama była bardzo mocno przesączona kulturą francuską. Bo przed wojną chodziła do gimnazjum, gdzie był język francuski, co było bardzo rzadkie. Coś rok czy dwa lata. Była bliska duchowo temu kraju. Więc przyjechaliśmy tutaj. Do Stanów Zjednoczonych ona nie chciała. Polska albo Francja, więc to była Francja. Dla mojej mamy. Izrael był niemożliwy, bo jej brat utopił się. Jedyny, który pozostał. No, mój tata się do Izraela powiedział. Przyjechaliśmy tutaj i tak się ułożyło później, więc... Voilà. Tak to się mówi. Więc... W sumie nie żałuję, bo rzeczywiście życie mi się tutaj ułożyło. W Polsce mogłoby się też ewentualnie ułożyć, ale 15 lat później. Jak się zmienił system. Co mogę więcej powiedzieć? Że tak powiem, moje życie czy moje losy to są takie jak większości ludzi, nieprzewidziane, że wystarczy jeden element klucz w życiu, żeby przebieg życia zmienił się nagle i to, co się ewentualnie projektowało, uległo niemożliwościom realizacji. Trzeba robić coś innego. No, macie panowie jakieś jeszcze pytania? To bardzo proszę. Ale wtedy pan mówi, że pan był tym Pipkiem, tak?
klubu Pipka. Mnie nazywano Pipek. Nie Michał, tylko Pipek. Tak, czyli taką duszą towarzystwa. Tak, ja byłem centralna postać, że tak powiem, do wygłup. O. To było towarzystwo koledzy żydowscy, czy nie. Nie, w blokach, gdzie ja mieszkałem, w blokach to byli koledzy z bloku lub z liceum. Moje pierwsze znajomości z liceum, z początku liceum. Bo ja mieszkam w blokach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Te bloki jeszcze istnieją na ulicy Weinerta. Różowe są. Tam, nie, w Polsce rok temu widziałem, że są te same. Ci, którzy tam mieszkali, jak mój ojciec się wprowadził, tam było dosyć dużo Żydów rzeczywiście. Myślę, że 1/3, bo ci, którzy pracowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze względu na ich zasługi jako komuniści, to ci ludzie z czasem się wyprowadzili, albo umarli, albo się wyprowadzili. Także jak wyjeżdżałem, jak ja byłem w wieku, powiedzmy 12-18 lat, to w tych blokach, gdzie ja mieszkałem, już było bardzo niewielu Żydów jeszcze. Było paru, albo niewielu. Część już wyjechali z wcześniej też. Rzeczywiście też. Niewielu było. Także moi przyjaciele to byli głównie Polacy. Polacy, że tak powiem. Tożsamością. No. A jak pan wtedy myślał o swojej właśnie żydowskiej tożsamości? Czy te wydarzenia marcowe jakby też pan czuł się... Bardzo mocno. W tym momencie u mnie się urodziła ta, której w ogóle nie miałem, ta świadomość żydowska, rzeczywiście. Świadomość polska mnie daleko absolutnie nie opuściła, ale w tym momencie świadomość. Dla mnie Izrael był trochę taką abstrakcją turystyczną. Nie interesowałem się bardziej Izraelem niż Księżycem, jak miałem ileś tam lat. Co prawda w 1956 roku, jakby pierwsza odwisz w Polsce, miałem 8 lat, to mama mnie zawiozła do Izraela. Pojechaliśmy, wówczas to było możliwe, przez parę miesięcy była taka możliwość, żeby ona pojechała zobaczyć swojego brata, który był żyjący w tym okresie, i z nią pojechałam. Przez Paryż jechało, lądowało się w Paryżu. Więc poznałem Izrael, mając 8 lat, pamiętam piasek i szakale, które w nocy były. Bo mieszkaliśmy gdzieś tam za jakimś miastem i rzeczywiście wszystkie noce to były szakale wyjące. To jedyne, co zachowałem w Izraelu jako 8-letni chłopiec. Więc Izrael pozostał dla mnie jako to wrażenie szakali. To jedyne, co naprawdę pamiętałem. No i wujka, którego poznałem. Jego dzieci ewentualnie. No rzeczywiście w 1967 roku bardzo mocno się u mnie pobudziła ta świadomość tożsamości żydowskiej, co mnie też doprowadziło do szaleńczego kroku, z którym się podzielę, nie będąc wcale dumny z tego. Więc mój tata pracował w TSKR-ze, gdzie jeszcze raz do tego wracam, i TSKR-ze organizował co roku kolonie dla dzieci. Te kolonie były opłacane przez Kożazor. Przepraszam, Kożazor to we Francji. Przez Hayas amerykański, organizacja socjalna Żydów w Stanach Zjednoczonych, którzy dawali pieniądze na to, żeby dzieci w krajach socjalistycznych, gdzie ta organizacja była dopuszczalna, w Polsce była dopuszczalna, co nie opłacali te kolonie. I te kolonie letnie miały miejsce w budynkach szkolnych, które były puste. Ja tak pamiętam. I nagle miejsc nie pamiętam, bo w różnych miejscach co roku. I w 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, to był wielki wygłup z mojej strony, także nie ma w tym żadnej dumy, jako ciekawostkę opowiadam. Byłem na takiej kolonii i 22 lipca każdego roku w Polsce było wydarzenie, święto narodowe niepodległości Polski, zdaje się, 22 lipca w tamtym okresie.
I 20 lipca się robił apel taki kolonijny i jednocześnie przychodziły lokalne władze administracyjne, bo należało do dobrego tonu i do zwyczaju, że Żydzi polscy się pokazywali lojalni w stosunku do systemu, w stosunku do administracji lokalnej. Więc się robiło taki uroczysty apel, gdzie wszystkie dzieci na kolonii będące w nim uczestniczyły. Śpiało się chyba polski hymn, podnosiło się flagę i tak dalej. Reszty nie pamiętam. I to miało miejsce w sali gimnastycznej szkoły. I w każdej sali gimnastycznej, jak i w każdej klasie, wisiały w Polsce polskie godło narodowe, zdjęcie Cyrankiewicza i Gomułki. Za moich czasów. Jeśli wam coś to mówi, Cyrankiewicz i Gomułka. No więc ja byłem tym, ponieważ ja byłem jeszcze raz socjalnie bardzo aktywny i budziłem zaufanie, to mi powierzono klucze tej sali gimnastycznej. Ja byłem tym, który zamykał na klucz. Po tym, jak przygotowaliśmy ją do święta, którego miało mieć miejsce następnego dnia. Więc mi wpadło do głowy, może być do łba, bo rzeczywiście to szalony katyński pomysł. Wziąłem pastę do zębów. No i Gomułce zrobiłem szubienicę, a Cyrankiewiczowi zrobiłem, temago Hitlerka mu zrobiłem, pastą do zębów. No oczywiście następnego dnia byłem wyrzucony z samego rana z kolonii. Natychmiast przyszła po mnie milicja i nie pamiętam, gdzie by to zawieźli już. Ojciec miał straszne problemy w pracy. Ale dzięki temu, że miał ten życiorys komunisty i tak dalej, i TPR mu też pomógł, to nie było żadnych konsekwencji. I pamiętam, że ojciec mi widział we Francji, że mu powiedzieli, że źle wychował syna, że on pójdzie do więzienia. To powiedział, trudno, ale nie poszedł. Dlatego też mówię, dowiedziałem się już we Francji niedawno, że ten mój wyczyn, w dużym cudzysłowie, jest zapisany w tym Instytucie Pamięci Narodowej, bo bezpieka się mnie interesowała bliżej, czyli mam kartotekę całą. I to jest tak daleko posunięte, ta moja obecność w kartotekach bezpieki, że jak, jeszcze jedna anegdota, jak poznałem moją żonę aktualną, dziewczyna z Polski, ja ją poznałem w takiej sytuacji dosyć nietypowej i jak chciałem w 1975 roku pojechać do Polski, to mi odmówiono wizę. Nie wiedziałem dlaczego. 3 razy składałem podanie na wizę do Polski i mi odmówiono. Dowiedziałem się dopiero później, jak ktoś mi powiedział, że jestem obecny w Instytucie Pamięci Narodowej za te zasługi kretyńskie 1967 roku. Także jeśli chodzi o... Za dużo, nie? Mówię. Teraz odwrotnie. No, co mogę więcej powiedzieć? No. Miałem dużo takich wyczynów trochę między chamstwem, trochę też w tym było. Bo myśmy bardzo dużo robili na podwórku, tego typu, no, nie tego typu, no, ale zbieraliśmy się, żeby robić wygłupy, że tak powiem, z sąsiadami. To pozostało. Dlatego też miałem problemy dużo później. No i później wyjechaliśmy. No co mogę jeszcze panu powiedzieć, czy państwu powiedzieć? Ci, co mnie słuchają i widzą. Jak mogę wam powiedzieć, że we śnie, jak się nieraz budzę, to budzę się wychodząc ze snu po polsku. Ja to dosyć intensywnie odbieram. Albo po polsku, jeszcze ciągle śnię po polsku. Nie codziennie, nie zawsze, ale mam sny po polsku. Jeszcze, gdzie cały dialog senny, wymienny, bo zwykle we śnie jestem obecny z kimś, jakieś wydarzenie, to jest po polsku na miejsce. Nie systematycznie, ale jeszcze mam. Także gdzieś tam w tej głębokiej podświadomości to moja pierwsza skorupa pozostała ta, którą nabyłem od dzieciństwa.
Dobra. Co chcecie panowie wiedzieć dodatkowo? A pamięta pan moment, chcieć zobaczyć? A proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pamięta pan moment właśnie, państwo wyjeżdżali, pan z rodzicami z Dworca Gdańskiego. Pamięta pan moment, no właśnie ten moment pożegnania i podróż tym pociągiem do Wiednia? Bardzo nierealne. Bo rzeczywiście, to mądre pytanie pan stawia, bo była jakaś taka dwa wydarzenia jednocześnie. Jedno prawdziwe, które miało miejsce i które trochę ja odbierałem jako sytuację filmową, która się skończy i się wróci do rzeczywistości. Jakiś taki zawieszony byłem trochę w tym jeśli chodzi o moją jaźń. Nie wierzyłem to podświadomie, no. Nie wierzyłem rzeczywiście. I czekam, aż się film skończy, żeby wrócić do tej rzeczywistości, którą znałem. No i była jednocześnie była równolegle, bo była ta prawdziwość tego wydarzenia. Że byłem na peronie, że rodzina tutaj była, że przed tym jeszcze była, pamiętam, bardzo niesympatyczna odprawa celna. To parę dni przedtem. Ponieważ trzeba było wszystko zlikwidować, wszystko sprzedać i jednocześnie móc z czego żyć na początku przyjeżdżając, to moi rodzice wszystko sprzedali, tak jak większość. I co się kupowało? Żeby ewentualnie mieć kryształy i dywany. Jedyne, co można było kupić w Polsce w tamtym okresie. Pamiętam, że moi rodzice kupili za te pieniądze, które mieli, kryształy i dywany, żeby móc je tutaj sprzedać na początku, żeby mieć trochę pieniędzy. I te odprawy celne były bardzo... Odprawa celna miała miejsce parę dni wcześniej. Nie pamiętam, co się zostawiało się te bagaże, czy nie, czy jakieś pieczątki stawiali, ale pamiętam, że rodzice mieli takie bardzo duże walizy, kufry prawie, że, gdzie tam włożyli to, co było cenne jako dobytek na sprzedaż tutaj. No i były takie chamskie trochę reakcje tych naprzeciwko, którzy byli. Trochę sobie używali tej możliwości mówić na to, otwarcie to, co mieli ochotę powiedzieć. Także to było dosyć. To jeszcze raz się skonfrontowałem z tym polskim. Mówię polskim nie dla wszystkich, ale jak polski antysemityzm, jak ma miejsce, jest dosyć radykalny. Się nie... Tu we Francji niby to na pewno nie jest lepsze, jest bardziej niuansowy. Nie mówi się naprzeciwko, ewentualnie za plecami o kimś takim coś się mówi, że. Jest taki czy inny, no a ten proces jest taki frontalny bardzo. Jak się doda jeszcze do tego ten brak kultury, to jak się nieraz może mieć miejsce u ludzi, no to pozostawia wrażenie przeżycia oczywiście. Więc był to ten pierwszy etap tej konfrontacji prawdziwej z wyjazdem. No i później ten drugi, ten prawdziwy wyjazd, gdzieś się na dworcu żegnam się z przyjaciółmi, a jednocześnie nie wierzę w to, że się żegnam. Później się wchodzi do pociągu i przyjdę odjazd. No, oczywiście przy oknie każdy, nie? I się do ostatniego momentu się tam macha ręką i zobaczymy się pojutrze. No. Do zobaczenia się mówi. To co wszyscy mówią w tej sytuacji, to do zobaczenia. Do szybkiego zobaczenia. Bo nikt nie realizuje praktycznie tego wyjazdu definitywnego. Szczególnie ludzie w moim wieku, powiedzmy starsi, generacja moich rodziców, w jakiś sposób oni ją wybrali mimo wszystko. Ta moja generacja była popchnięta do tego, żeby pojechać do rodzica, więc to podwójne wyrażenie wyjazdowe, to co pamiętam. No i później przyjazd do Wiednia, to ale w Wiedniu, nawet nie pamiętam przyjazdu do Wiednia, ciekawe. Jakoś tak przeskoczyłem ten przyjazd do Wiednia. Pamiętam przyjazd do Paryża, ale nie pamiętam do Wiednia. Tam. No to byliśmy w Wiedniu 3 miesiące i na utrzymaniu właśnie tego hajasu, tej organizacji socjalnej Żydów, która nam zapłaciła hotel. W hotelu, gdzie byliśmy, nawet nazwa mi się przypomniała. Urania we Wiedniu.
może jeszcze istnieje, blisko jakiegoś parku, we Wiedniu, blisko jakiegoś parku rozrywkowego. Ten hotel był Urania. No i tam rzeczywiście to był hotel wynajęty przez Hajas dla tej emigracji żydowskiej z Polski. No i tam każdy się organizował, wybierał miejsce, gdzie chce jechać. I zdaje się, że Hajas nawet opłacał za podróż. A już nie później, później to już. Każdy musiał się... Co prawda we Francji, o, przyjechaliśmy do Francji, to chodziliśmy w południe na zupę socjalną. Nie wiem, jak się to mówi po polsku, nie? Była taka na ulicy, zapomniałem, w Dziesiątce. Była taka knajpa stołówka, o. Stołówka dla tych, co nie mieli środków, też opłacona przez organizację socjalną żydowską, która się nazywała we Francji Kożazor, skrót. Czyli chodziliśmy na tą zupę socjalną, nie, rok, półtorej. Znaczy na to, żeby mieć ciepły obiad, nie, na początku. Bo mieszkaliśmy w hotelu, a w Paryżu jeden pokój cztery osoby, czterech dorosłych. Także nie było łatwo na początku. No ale moja mama zaczęła szybko pracować jako biochemik. Jako biolog znalazła szybko pracę. No a mój tata się przestawił na to. Nauczył się pracować na linotypie i zaczął pracować w tych gazetach żydowskich jako linotypa. Linotypista. Tak wygląda ten w skrócie. A pamięta pan atmosferę tego hotelu Urania w Wiedniu? Jaka tam panowała atmosfera wtedy? Nie mam złych wspomnień z tego hotelu. Co było niesympatyczne, bo pierwszy miesiąc wszyscy byli tam i nowy dojeżdżali i myśmy byli między sobą i tylko między sobą, poza spacerami. Ale po miesiącu, jak ludzie zaczęli wyjeżdżać, już na ich kierunek doboru, powiedzmy, ostatecznego, to ci, co wyjeżdżali, brakowali tym, co pozostali. Ponieważ byliśmy tylko między sobą, to pożegnanie we Wiedniu było dosyć uciążliwe. Bo stworzyliśmy jakiś taki mikroświat nowy, emigracyjny we Wiedniu i się przyzwyczaili. Okej? Okay. Było nam dobrze razem. Szczególnie moja generacja, byliśmy razem. I te nowe rozstania były niesympatyczne, rzeczywiście. Tak. Ale to też było tak, że tam pan poznał jakichś nowych, nawiązywały się jakieś nowe, no, krótkotrwałe, jak rozumiem, tak. Przyjaźnie? Czy... Tak, tak. Nawet bardziej niż przyjaźń, może jakąś tam dziewczynę poznałem. No, to było dosyć efemeryczna przygoda, nie? No byliśmy tylko między sobą, nikt nie mówił po niemiecku. I te warunki życia były dosyć przyzwoite w tym hotelu, rzeczywiście. Bo nawet pamiętam, rozmawiając, mi wracają takie wspomnienia urywkowe, że nawet jakieś kieszonkowe mieliśmy, coś takiego nam dawano. Jako to młodsze pokolenie mieliśmy prawo na kieszonkowe. Także było dosyć z tego punktu widzenia było nieźle. I wydaje mi się, że jak teraz się nad tym zastanawiam, ponieważ wjechaliśmy z Polski nie bardzo chcąc, to stworzyliśmy ten nasz nowy mikroukład emocjonalny, dosyć niechcący, dosyć intensywnie na miejscu. Bo byliśmy tylko między sobą, byliśmy ci, którym kazano wyjechać. Także prawdopodobnie, ja mam takie wrażenie teraz, staram sobie to przypomnieć, żebyśmy się wszyscy dosyć mocno zaangażowali w naszą wspólnotę towarzyską. Także to było dość... Pamiętam, że te rozstawania się były niesympatyczne. Jak one tam... No ale później się szybko przychodziło do codzienności, bo inni przyjeżdżali. Mimo wszystko. No ja tam byłem w Wiedniu, przeszło... No tak, wyjechałem z Polski 20 września, a przyjechałem do Paryża zdaje się 28 grudnia. Czyli byłem 3 miesiące w Wiedniu.
Mam inne ciekawe wspomnienie z Polski. To było w marcu. Wyjechałem z Polski we wrześniu. I w sierpniu wyjechałem na ostatnie wakacje w Polsce. W Polsce z kolegą z dzieciństwa. Naprawdę z dzieciństwa. I pamiętam, żeśmy pojechałem do Orłowa nad morze. Tam moi rodzice, myśmy jeździli co roku na wakacje w tamtej okolicy. Byłem zawiozłem do Orłowa. Pamiętam, że udało nam się polecieć jakimś samolotem. Była jakaś linia lotnicza Warszawa-Gdańsk. Dwupłatowy samolot w tamtym okresie pasażerski. No i pamiętam, byłem w tym nim w Orłowie, jak dowiedzieliśmy się o pomocy bratni krajów socjalistycznych cierpiącej Czechosłowacji. To był dość duży szok, rzeczywiście. Dość duży szok, bo był tak duży szok, że nawet się szczegóły pamiętam z tego okresu. Tytuł w gazetach. Tak samo jak pamiętam tytuł gazet niektórych z wydarzeń marcowych, tak? Sioniści do Siamu. Były takie tytuły w gazetach. Byli robotnicy, którzy manifestowali, jak się mówi, pankarta, nie jak się mówi po polsku, ta taka trzymana karta, jak to się nazywa, trzymana na afisz. Transparent. No, też na dykcie było napisane. Sioniści do Siamu. Sionista to Siam. No i były, to były te takie wspomnienia dosyć pobudzające lęki, rzeczywiście. Jak ludzi prostych się pobudza do takich manifestacji, szczególnie, że w grupie nie ma żadnej, traci się indywidualność, grupa działa masowo. Jeden pobudzień dla hasła, które się łatwo przyjmuje, to grupa leci. No jak się mówi, sioniści do Siamu, leśmy na sionistów. Co nie miało miejsca, mogło ewentualnie mieć w takim układzie. Więc to pobudzało do tego, że rzeczywiście coraz mniej pewnie czuli się Żydzi w Polsce. Jak widzieli, jak mieli do czynienia z takimi występami. Nawet zachowałem parę gazet z tamtego okresu. Włożyłem je pod parapet mojego naszego mieszkania, gdzie mieszkałem na Weinerta. Tak parapet się podnosił. Włożyłem je pod spód, te gazety. Jak byłem w Polsce 30 lat temu, to chciałem tam zajrzeć pod parapet. Mieszkałem na parterze. Ale niestety już był zacementowany, przygotowany, już go nie mogłem podnieść. Chciałem odnaleźć, bo bałem się wjechać z tymi gazetami. Nie wiem dlaczego, ale bałem się, bo to były gazety oficjalne. To były gazety rozdawane bardziej w tym fabrykach. Były rozdawane. Gdzieś z ekspresu wieczornego to przyszło coś takiego wśród robotników. To rozdawane. To schowałem sobie jako na pamiątkę. Bałem się wywieźć z Polski. No, 30 parę lat później chciałem je odzyskać, ale już ten parapet był scementowany czy sprzylutowany i nie udało mi się. No i co jeszcze? Chyba nic więcej nie mam ciekawego do powiedzenia, bo jeśli chodzi o te moje polsko-francuskie historie. No więc dziękuję Państwu. Nie? Nie. A, proszę. Proszę, tak proszę. Nie, proszę. Bo pan co, najgorsze są cisze. Takim, no nie, dla mnie nie. Ja proszę, okej. Spokojnie rozmawiamy, dobrze. Refleksyjnie. Niech będzie. I sobie, no to też niektóre rzeczy sobie człowiek tak, przypomina, jak mówi. Także tutaj no, to jest tak, jak się nazywa to, co się nosi na szyi. Perełki. Jedna perełka ciągnie sobą drugą. Tak. Z pamięcią tak jest. No właśnie, bo ja chciałem zapytać też no jednak o reakcję pana przyjaciół, bo z jednej strony pan w jakiś sposób doświadczył tej oficjalnej propagandy, ale na pewno tak, ale z drugiej strony jak
Po pierwsze, czy jak na to reagowali pana przyjaciele, czy pana otoczenie i czy oni w ogóle zdawali sobie sprawę tak naprawdę, że to pana dotyczy i w ogóle co się dzieje? Wam coś lepszego odpowiem. Tylko za chwilę najpierw pan odpowiem na pytanie. Ja miałem kolegę, który był mi bardzo bliski z liceum. Byliśmy sobie tak bardzo bliscy, że on nazwał swojego syna moim imieniem. Znaczy, tego syna już jest w moim wieku. Dalej nie będę mówił, jaki będzie miał zawód i tak dalej, bo ewentualnie jak on trafi na moje aktorstwo filmowe, nie chcę, żeby się rozpoznał w moim monologu, bo to jest niepotrzebne. Ale więc ten... Dla niego było naturalne, jak mówił o chłopach, to on jest z pochodzenia dosyć bogatego, znaczy przed wojną jego rodzina już była bogata. Jak on mówił o chłopach, to mówił, o chłopach mówi, że ham. Dla niego chłop to był ham. A jak mówił o Żydach, to mówił żydostwo. Ale w tym nie było żadnej wrogości. Dla niego jego naturalność. On był tak sformułowany. I w tym nie było żadnego podtekstu. Poza tym, któremu przekazano informacyjnie, że chłop to jest, musi być prostakiem. Zresztą ham. Zresztą pierwsza nazwa w ogóle ludowa, zdaje się, ta chłopa się dość mówiło ham. To nie było żadne na początku, mam wrażenie, z tego co pamiętam, nazwa coś tam odejmująca. No i dla niego też Żyd, to było żydostwo, ale w sensie jakiejś takiej kliki, nie? Która jest między sobą, która się nie integruje. I on to do mnie naturalnie mówił. No jak dla niego byłem tym między żydostwem. O. Ale jak to od niego słyszałem, to mnie nie raziło, przeszkadzało mi. Myślałem, że go stać na więcej, bo on nawet politechnikę ukończył. No ale już taki miał odruch. A inni znajomi, nie, bez żadnych... Miałem też przyjaciół Polaków, którzy rodzice mieli bardzo dużą kulturę, bardzo dużą. I więc dzieci były na bardzo wysokim poziomie myślowym, już nie mówię o kulturalnym. Że nim coś mówili, to stawiali sobie pytania. No także, bo miałem też świadectwa bardzo dużej afekcji ze strony ludzi. Afekcja się mówi, tak? Emocji pozytywnej ze strony ludzi, którzy, nawet sąsiadów, którzy nie otwarcie, ale jak mnie widzieli, to przecież on wszedł do mieszkania i ewentualnie mówili, że żałują, że to, co ma miejsce, że się z tym nie zgadzają. Że to też miałem, słyszałem i nie raz, a nawet wielokrotnie. W tej okolicy, gdzie mieszkałem, bo już później tam już większościowo mieszkali nie Żydzi w tych blokach, w tym okresie pod koniec lat 60. Także wiele osób, wiedząc, że jestem Żydem, żałowało, że to ma miejsce. Z tym się spotkałem też. No moi znajomi nie, zaprowadzili mnie na dworzec i żałowali, że wyjeżdżam. Do tej pory zachowałem więzły z paroma osobami, a parę już niestety opuściło teren, bo rak jest dosyć zaraźliwy aktualnie. Moja generacja dość ma raka często, nie wiem dlaczego, ale tak to wygląda. Z tym nie miałem żadnych problemów. Odwrotnie, wyrazy sympatii. Nawet takiej sympatii mocno wypowiedzianej. Z żalem, że to ma miejsce. Wracając do pana pytania. Bo też to jest takie moje pytanie. Czy jak to było? Czy to było takie uczucie, że jest powiedzmy państwowa propaganda, a polskie społeczeństwo to popiera, czy polskie społeczeństwo no, jest jakby no, po drugiej stronie? Jakby jak w pana doświadczeniu to było? Czy pan czuł
opór polskiego społeczeństwa względem, powiedzmy, państwowej i zideologizowanej propagandy, czy pan bardziej czuł jakby podzielanie tego? Odpowiem panu trochę inaczej na to, niż pan zadaje pytanie. W tym okresie spotkałem z polską schizofrenią, się mówi po polsku, schizofrenia, że tak długo jak Żydzi w Izraelu pokazali, że mogą zaszkodzić Arabom, czyli Związku Radzieckiemu, to większość ludzi była z tego bardzo zadowolona, bo nastawienie było bardzo mocno antykomunistyczne w Polsce, antyradzieckie. A ponieważ Izrael dołożył w 1967 roku Arabom, a Związek Radziecki, obóz komunistyczny, był aliantem obiektywnym Arabów, to ludzie byli z tego bardzo zadowoleni. A dlaczego mówię schizofrenia? Bo ci sami ludzie pod tym, jak wyrażali zadowolenie z tego faktu, że dołożyło się poprzez Arabów Związku Radzieckiemu, ci sami ludzie w innej sytuacji mogli spontanicznie wyrażać sentymenty, punkty widzenia antysemickie. Więc ten sam Żyd mógł być dobry, jak i zły. Zależy od kontekstu. Nie? Więc z tym się też spotkałem. A jakie było pytanie, przepraszam, precyzyjnie? Czy czuł pan w pana osobistym doświadczeniu, czy pan czuł jakby, że polskie społeczeństwo uczestniczyło podzielało te hasła tej propagandy antysemickiej, czy była jakby po drugiej stronie barykady, to znaczy traktowała to jako hasła ideologiczne rządu, rozumiem, systemu, którego my jednak... Biorąc pod uwagę to, że społeczeństwo polskie nie mogło się swobodnie wypowiedzieć, że jedyna wypowiedź publiczna możliwa to była ta, której kierunek był narzucony przez system. Więc jak trzeba być antysjonistą, to ludzie byli antysjonistami. A ci, którzy byli antysjonistami, nieraz sobie pozwalali być antysemitami. Ale w sposób bardzo, że tak powiem, nieostentacyjny, trochę prywatnie lub poprzez lapsus ewentualny. Także jest, mnie się wydaje, że w systemie socjalno-politycznym, jaki miał miejsce w Polsce w tym okresie, nie można wiedzieć naprawdę, co ludzie myślą. Ludzie myślą to, wyrażają się to, co im się każe mówić. A osobiste przeświadczenie ludzi to w takich układach raczej bardziej kameralnych, bardziej skromniejszych, gdzie ludzie się... Jeszcze raz wracamy do tego samego, że Izrael okej, bardzo dobrze, bo dołożył Związku Radzieckiemu przez Arabów, no ale Żydzi, wiadomo, rządzą. Więc ja uważam, że polskie podejście do Żydów nie umie być umiarkowane. Jest albo jakiś, szukam słowa, bezkrytyczny filosemityzm, albo antysemityzm. Rzadko się widzi ludzi, którzy mówią na ten temat w sposób analityczny, w sposób przemyślany, z argumentacją. W ogóle wychodzi trochę z natury polskiej, która jest bardzo emocjonalna na ogół. Polacy lubią się kłócić, lubią między sobą często, mam wrażenie. Trochę historia Polski jest też z tego zrobiona. Jest trochę zawiści takiej w Polsce, która jest bardziej obecna w Polsce niż na innych terenach, mi się wydaje. Jak sąsiad ma więcej, to niedobrze, że ma więcej. Z tego, co ja pamiętam.
No i tak samo jest, tak samo się podchodzi do tej tematyki. Brak umiarkowania. A brak umiarkowania to wydaje mi się globalna trochę cecha polskiej społeczności. Ale to nie żadna krytyka. Tak? Każdy naród ewentualnie może mieć sobie jakieś tam większościowo wspólną cechę, więc Polacy według mnie mają tą, że przesada. Voilà. Przesada we wszystkim. Albo za, albo przeciw. Nie zawsze wie się dlaczego. Ci, którzy podają własne stanowisko, jak ci, którzy ich słuchają, nie wiedzą dlaczego są takimi z wielkimi zwolennikami lub przeciwnikami tej czy innej sytuacji lub społeczeństwa. Takie mam wrażenie. Spotkałem się z tym w Polsce z tym. Mam przyjaciela z dzieciństwa też, który jest przez moje wieku, ma 68 lat, jest lekarzem, ukończył Akademię Medyczną już 40 lat temu. Służył w wojsku, teraz jest lekarzem cywilnym od lat. I on ma podejście bardzo, jednocześnie ma podejście bardzo, bardzo radykalno-nacjonalistyczne do Polski. Do czego ma prawo. On jest wielkim zwolennikiem symboli polskich, ale tych takich świadczących o wielkości Polski. To ewentualnie może się podobać, ale też trochę bezkrytycznie. Jest jednocześnie wielkim filosemitą. A przy tym wszystkim, będąc wielkim filosemitą, nie dopuszcza żadnej krytyki, jeśli chodzi o jego ocenę, sytuacji, które ocenia. A z kolei potrafi skrytykować coś, co jest związane z historią Żydów lub z Żydami. I to wynika z jego przesady symboliki polskiej, w której jest bardzo mocno obecna, w tej symbolice polskiej tradycyjnej, jest bardzo mocno obecna nastawienie antyżydowskie. Więc jednocześnie wielki antysemita, przepraszam, wielki filosemita, przy tym wszystkim jest w stanie rzucić hasło, które wychodzi z jego spojrzenia bardzo tradycyjnego na historię Polski. Jednego nie krytykuję, bo to mój bardzo bliski przyjaciel, ale mówię o tej emocji polskiej, tej przesadzie, gdzie przy tym jest człowiek bardzo inteligentny, bardzo wykształcony, dużo bardzo czyta. No ale ADN, tak się mówi po polsku, też trąfuje narodowy w pewnym momencie, gdzie dyktuje w jakiś sposób interpretację wrażeń. Myślę, że każde społeczeństwo, które ma w sobie coś wspólnego, gdzie cywilizacja i kultura kształtuje pewne odruchy spontaniczne. I to jest prawdziwe dla wszędzie. Nie? Francuzi mają w sobie wiele rzeczy, które są im wspólne. Tak jak i Polacy też mają. I Żydzi na pewno też, oczywiście. Religia też kształtuje pewne odruchy. Co brak może w Polsce, też mówię w Polsce, nie wiem czy właściwie to powiedzieć, trochę brak tolerancji w Polsce, mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy moje wrażenie ma rację bytu, bo jak przyjeżdżam do Polski to jako turysta, ale inaczej to nawet powiem. Uważam, że kobiety w Polsce są na wyższym poziomie intelektualnym niż mężczyźni. Że są znacznie bardziej tolerancyjne, znacznie bardziej ciekawe intelektualnie. Średni Polak nie jest warty średniej Polki. Takie mam wrażenie. Że Polki są globalnie dosyć, jak porównam z tutejszymi, bardziej interesujące niż tutejsze. Chyba tutaj dostanie, jak ktoś się dowie. Są
Ale, a średni Polak jest mniej interesujący niż średni Francuz. Na szczęście są Polki. No, takie jest moje wrażenie. Średni Polak, też nie wiem, czy on prawo, jest dosyć kicz. Mówię o średnim, mówię o inteligencji. A dziewczyna z Polski to jest coś innego. Jakby nie było. Ale niestety władze w Polsce, może teraz się zmieniło, trzymają jednakże do mężczyzn. Czyli mężczyźni decydują. Emigrantem się czułem bardzo długo. Lata, z 15 lat się czułem emigrantem. Zacząłem myśleć po francusku dosyć późno. W sumie zacząłem myśleć po francusku, bo moja żona, ja pracowałem, miałem fotograwiurę, moja żona została z dziećmi w domu, możliwości finansowe w tamtym okresie mieliśmy, żeby dać im obecność matki jak najdłużej. Zacząłem myśleć po francusku, dopiero jak dzieci się urodziły, jak się w domu mówił po francusku. Jak ja do dzieci próbowałem mówić, moja córka rozumiała, do tej pory rozumie. A mój syn, jak pamiętam to jak dzisiaj, jak ja do niego zacząłem mówić po polsku, miał jakieś 3 lata, to on powiedział po polsku, powiedział mi po francusku, nie mów do mnie po polsku, ja jestem Francuzem. Mam 3 lata, 3,5. Teraz mocno żałuję rzeczywiście, bo mi się przydał ten język, bo on pracuje w spektaklu nocnym, w wydarzeniach nocnych i jest, przychodzą tam też Polacy. Chciałem jeszcze zapytać o pana ojca, bo pan ojciec jeszcze przed wojną wieszał te chorągiewki na 1 maja. Znaczy chciałem zapytać o to zauroczenie komunizmem. Potem przeżył wojnę, tak, w Związku Radzieckim i to też, wie pan, w niektórych przypadkach, tak jak ja słyszałem, tak, to jednak ten pobyt w Związku Radzieckim czasami też zniechęcał skutecznie, a tutaj potem przychodzi jeszcze 68 rok, emigracja, pan mówi, że on cały czas nie został zniechęcony do, to zauroczenie nie znikło komunizmu. Jeszcze bardziej drastycznie. Trzeba wziąć trochę pod uwagę, skąd mój ojciec wychodzi. On wychodzi z domu bardzo biednego, gdzie jego ojciec był, zdaje się, kuśnierzem. Nie, on był kuśnierzem, stolarzem i oni rzeczywiście, była bieda w domu. I jego dziadek był socjalistą, jego ojciec stał się komunistą, socjalistą buntowskim, znaczy tym żydowskim, stał się komunistą i mój ojciec się urodził w tej atmosferze walki klas. I jak jego ojciec chodził na manifestację, on chodził z nim. I on rzucał tym, bo te chorągiewki się rzucały mi tłumaczył, bo... Czyli mówi pan, że to imponowało koleżanko. Myślę, że w pewnym momencie on już inercyjnie pozostał w tym układzie bycia obecny na firmamencie, że to się stała potrzeba. Bo o nim pamiętam po wojnie, jak znajomi rodziców przychodzili do domu, mówili o nim, o człowieku bardzo odważnym. O czym moja mama mówiła odwrotnie, że mój ojciec umiał sobie zrobić obraz zewnętrzny, który nie odpowiadał rzeczywistości domowej. I nie, on bardzo dbał o to, mój ojciec. Także to był dość duży element prawdopodobnie jego walki o komunizm później. Ale on w to wierzył rzeczywiście, on w to wierzył bardzo mocno, bo też mi mama opowiadała, że w 1954 roku umarł Stalin. Moja mama po pobycie w Związku Radzieckim w czasie wojny, bo ona uciekła we wrześniu 1939 roku, uciekła z Warszawy w stronę na wschód. Dlatego też przeżyła, jedyna przeżyła poza jej bratem w Palestynie. Cała rodzina zginęła. To była rodzina drobnych sklepikarzy. Uciekła do Rosji, przeżyła wojnę w Rosji. Tam zaczęła studia. I mama mi mówiła, że
ponieważ ja miałem tendencję też polityczne idące na lewą stronę, nie była komunistką, ale się pozbyła ich bardzo szybko, będąc tam w Związku Radzieckim. Od razu widziała rzeczywistość i nie miała żadnych złudzeń bardzo szybko. Tylko o tym nie można było mówić oczywiście. Jak wróciła do Polski po wojnie, na przykład mój ojciec, było głosowanie w 1938 roku. Było, jak się zakładali Polską Partię Robotniczą. Były dwie inne partie przedtem i było głosowanie. Ojciec mówił, że ich wozili samochodem, on parę razy głosował. Bo kazali im głosować parę razy. Ich wozili, żeby komuniści doszli do władzy niby legalnie. I on głosował parę razy. Tak wielu komunistów w tamtym okresie. A moja mama w ogóle nie głosowała. Wiedziała, co, jakie jest ryzyko dla Polski. Zostali razem, mimo że już były momenty, kiedy mieli się rozejść. Jak umarł Stalin w 1954 roku, myśmy mieli w tym naszym mieszkaniu, kuchnia była, wykładzina kuchni była z jakiejś takiej powierzchni, nie wiem jakiej, między kamieniem a jakąś tą wykładziną sztuczną. I moja mama, jak myła podłogę kuchni, bardzo często dzieci były małe, to kładła gazety na tą na podłogę, żeby nie zostawiać śladów stóp. I niestety położyła gazetę z portretem Stalina po jego śmierci. To ja się później dowiedziałem od znajomych, jaki był skandal. Jaki mój ojciec się zrobił skandal. Chodziliśmy w domu po portrecie Stalina. Na portrecie Stalina. Dla mojego ojca to była religia. Mimo że jako młody trochę oportunistycznie tego podchodził, bo robiono z niego bohatera. A to dla młodego chłopca się może liczyć. Ale rzeczywiście w to wierzył. I to do końca jego życia pozostała ta frustracja, że komunizm się nie zrealizował, nie sprawdził. Do końca. Coś tam. On miał przyjaciół, którzy walczyli w Hiszpanii. Poszli walczyć w 1936 roku w Hiszpanii. Z jego generacji, trochę starsi, ale dookoła niego. Którzy zginęli w Hiszpanii też. Z jego otoczenia, z otoczenia rodziców. Ci ludzie wierzyli dosyć prawdziwie w ten komunizm. Jak mój ojciec pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, woził tą pocztę. On wiedział, co tam jest, ale on w to wierzył. Uważał, że tak trzeba robić. Nie? Że komunizm to jest przyszłość. Zresztą Żydzi, ci bardzo biedni przed wojną w Polsce, ci bardzo biedni, bo dla nich komunizm to był jak Mesjasz. No. Czekali na to. No tak, ale to, bo przecież tak, no przed wojną te oczekiwania rzeczywiście na jakąś równość społeczną, tak. To można sobie wyobrazić. Można sobie wyobrazić no, to, co się choćby we Francji, tak, idee komunistyczne, no ale tak jak pana ojciec, on właśnie spotkał się z wieloma wymiarami praktycznego komunizmu, który no przecież jednak, no, jednak go zdradził, tak? Koniec, znaczy, tak. No, właśnie jak on to sobie tłumaczył, że on to sobie. Wiecie pan, jest większość ludzi, jak w coś wierzy, i to do tej pory ma miejsce, to się widzi, co się chce widzieć. Niestety tak jest. Ma pan komunistów dzisiaj we Francji, jak się słyszy w telewizji. Widzą to, co chcą widzieć. Jak przyjechałem do Francji, zacząłem mówić po francusku po pewnym czasie. Pracowałem w drukarni też na fotograwiurze. Lata 70. I jak mnie się pytali Francuzi na temat Polski, bo byłem jakąś taką atrakcją, folklor z Polski. Na temat komunizmu, jak ja coś mówiłem na temat rzeczywistości komunistycznej, to był taki syndykalista, członek, jak się mówi, związków zawodowych komunistycznych, który mi mordę zamykał. Jemu się nie podobało, że tak mówię, że kłamie i tak dalej, że podjudzą. Miał 50 parę lat, że przychodzę opowiadać kłamstwa na temat. A jak się mówiło komunistom francuskim, a pamiętam dyskusję później, bo pracowałem w różnych drukarniach, jak je mówiłem o zbrodniach komunizmu i tak dalej.
to oni zawsze kończyli. Co by Związek Radziecki nie zrobił, to jest nic w stosunku do tego, co zrobili Amerykanie. To była ich odpowiedź. Amerykanie lub kapitalizm. O, kapitalizm. To był ostateczny argument, potem już nie ma dyskusji, bo Związek Radziecki mógł popełnić błędy, ale to było nic w stosunku do zbrodni kapitalizmu i imperializmu amerykańskiego. I to we Francji, gdzie mogli skonfrontować rzeczywistość Węgry w 1956 roku, jak była ta rewolucja, która była zmiażdżona przez Rosjan. Oni widzieli, tutaj media podawały te informacje na ten temat. Jeszcze raz, widzi się to, co chce się widzieć. I się wierzy w to, co się uważa, że się powinno wierzyć ewentualnie. Bo często nienawiść do jakiegoś, głównie to jest może motywacja, nienawiść do jakiegoś systemu, do jakiejś grupy ludzi doprowadza do tego, że opozycyjnie wierzy się w odwrotność systemu lub grupy ludzi. Ci, którzy nienawidzili kapitalizmu, no to, a więc tacy są, to uważali, że ideałem jest komunizm. Nawet jak on nie był, ale im było łatwiej nienawidzić kapitalizmu, jak wierzyli w komunizm, prawdopodobnie. Się spotkałem z takimi różnymi przypadkami komunistów francuskich. Teraz partia komunistyczna jest zabawna, nie? Ale w latach 70. 25-20% głosów mieli w wyborach. Jak był marszem, był pierwszym sekretarzem, to była siła. Partia komunistyczna we Francji to była i siła ekonomiczna, bo oni mieli i prasę, i w biznesie byli decydowani o dużo rzeczach. No także się liczy, na szczęście się nie liczą. Czy ci komuniści, których pan spotykał, czy wszystko jedno, czy komuniści, czy po prostu chodzi o sprawy jakieś światopoglądowe, tak, bo jak rozumiem, to nie musi być członek partii komunistycznej, ale ci francuscy, powiedzmy socjaliści, którzy nie pozwalali panu mówić prawdy o Polsce Ludowej, zdawali sobie sprawę, dlaczego pan jest we Francji, że ten cudowny system pana po prostu wypędził. Często miałem propaganda. Albo mi płacą za to, że mi płacą, żeby mówił nieprawdę, to też mówiono, że mi płacą, żeby mówić nieprawdę. Nie można komuniście tutejszemu, można ewentualnie coś, mówię to z doświadczenia, ale mogę się mylić, można ewentualnie coś wytłumaczyć komuniście w kraju komunistycznym, że się myli, ale nie można komuniście na Zachodzie. Jemu się nie wytłumaczy. On ma zabity łeb, naprawdę. I nie ma żadnego argumentu, który by go przekonał. Może coś tam ustąpić kawałek, jakiś błąd można było popełnić, ale globalnie, na temat, przypomniała mi się dyskusja na temat NRD, jakie zmieniano. Najlepszy system socjalno-polityczny na świecie, mówiono. NRD. Kiedy tam była policja polityczna bardziej rozbudowana w tamtym kraju. Gdzie szpikowano sportowców, żeby tymi hormonami, żeby flaga narodowska była wszędzie obecna. A dla nich to był najlepszy system polityczny. A Fidel Castro, Kuba. No. Jeszcze raz. Komunizm w krajach zachodnich, nie wiem, jak to wygląda teraz w Polsce, to była jakaś forma religii. Ktoś się składał hołd. Czerwony sztandar, tak. Obraz Chrystusa. Proszę powiedzieć, bo pan w 1967-1968 roku też pan ojciec był blisko związany z TSK Rzetem. Pracował tam. Pracował tam. Był wicedyrektorem, dyrektorem był Dąb. A no właśnie, no to jak... jeszcze będę prosił, żeby pan powiedział, jak się nazywał pana ojciec. Liechtenstein, Szymon, mój ojciec, a mama Alicja Rosenbaum. Właśnie, co się działo w TSK Rzecie w tamtym okresie? Jak to no wyglądało? Więc pamiętam, że pracował z pracy bardzo, bardzo... On, który zawsze miał taki uśmiech na twarzy, bo to była jego maska socjalna trochę, zawsze uśmiechnięty,
żeby ludzie myśleli, że zawsze w dobrym humorze. Tak go wszyscy znali. A jak wracał w tym okresie sowieckim, że to był bardzo... Była elektryczność w powietrzu w domu. On się zaczął bać. Zaczął bać, tak jak inni zaczęli się bać. Było czym? Ja miałem 20 lat i się zaczął bać. To bardzo, bardzo wzrosło po przemówieniu Gomułki. Nie wiem, w jakim miesiącu to miało miejsce, ale to, że strach trochę ogarnął Żydów polskich. Że zaczęło się mówić o możliwościach ewentualnego pogromu. No. To nie miało miejsca, ale powiedzmy, tak się trochę odbierało, że jak się nie wyjedzie, to będzie miało miejsce. Ale w tej skarzecie odbywały się jakieś nadzwyczajne zebrania, były jakieś pomysły. Nie, jak pan, w tej skarzecie był tak zwany klub młodzieży żydowskiej, który się nazywał Babel. Zresztą Babel mocno uczestniczył w wydarzeniach marcowych. Ja tam nie przychodziłem, bo to dla studentów, ja nie byłem studentem, a dużo znajomych tam przychodziło. Nie wiem, czy mówi się o tym klubu Babel, nie coś rzeczywiście tam. No i później się okazało, że tak jak w samym TSK Rzecie, tak jak chyba w całej Polsce, w całym komunizmie, byli ludzie, którzy byli w klubie Babel, jak i w TSK Rzecie, którzy byli wtyczkami systemu, które dawali raporty tym, komu trzeba. Nie? I w tym okresie tego antysemityzmu politycznego w 1966 roku ludzie zaczęli się siebie trochę bać, też tym skarżycie. Kto jest kim? Co można powiedzieć, a co nie? W takiej sytuacji. Także atmosfera była bardzo, bardzo napięta. No. Ci, którzy mieli do siebie zaufanie, zaczęli trochę mniej mieć, bo w końcu wracały rykoszetem jakieś tam wydarzenia, które mogły być związane tylko z tym, że ktoś kogoś tam informował. Ktoś tam wie. Żona na przykład kogoś traciła pracę nagle, bo okazało się, że mocno coś tam powiedział na temat systemu Gomułki i tak dalej. A to, co powiedział, to było w budynku TSK Żyd. Bo tam była jakaś swoboda, umiarkowana swoboda słowa w TSK Żydzie, rzeczywiście. Że władze pozwalały ludziom na miejscu mieć jakąś swobodę w ruchu myślenia. Na miejscu. To jest karet na Nowogrodzkiej był. Nie wiem, co tam to jest coś innego teraz. Także globalnie było. Wyjazd był jedyną możliwością dla tych, którzy chcieli się przestać bać. Było bardzo dużo Żydów, którzy nosili polskie nazwisko, którzy byli Żydami ukrytymi. Ukrytymi, którzy. No, którzy tak długo, jak im nie dano do zrozumienia, że są Żydami, to próbowali się przecisnąć przez tą atmosferę. I wielu się przecisnęło. Wielu się przyznało do tego, że są Żydami. Dopiero Polska stała się Polską, że tak powiem. Wróciło do tej tożsamości żydowskiej. Ja na przykład miałem kolegę ze szkoły podstawowej, który miał polskie nazwisko, całą szkołę podstawową ukończyłem. Na przykład też były dosyć bliskie. Dowiedziałem się 3 lata temu, że on mieszka w Szwecji, że jest Żydem. A byłem przekonany, że z kości i z reszty Polakiem. Polakiem. Czyli on był, jego rodzice zmienili nazwisko, nie by to nazwisko, to jest istotne. Mieli polskie nazwisko, więc u niego nie było nic żydowskiego, ani w jego domu też nie, do którego przychodziłem jako dziecko. Także przetrwali przez ten... Było dużo Żydów, powolało stać się zewnętrznie, afiszować się jako Polacy całkowici. Nie mieć ewentualnych problemów. Czy mógłby pan powiedzieć o środowisku, no właśnie tak jak pan, osób
o środowisku Żydów polskich, którzy wyemigrowali w konsekwencji marca we Francji. Czy pan tutaj, jak tu przyjechał, czy od razu stworzyło się jakieś środowisko, czy ono istniało, czy ono istnieje? Jak to tutaj we Francji to wyglądało, wygląda? Środowisko Żydów francuskich, paryskich w tamtym okresie, w latach 70., młodzież żydowska paryska, to z tego co ja widziałem, głównie była te kluby żydowskie i tak dalej, które były aktywne i otwarte, to był głównie Żydzi sefardyjscy. Przepraszam. To nie ma znaczenia. Jak tu mówię, to się nagrywa. Przepraszam, ale się zaniepokoiłem. To dobrze. Więc z tego co ja wiem, to byli głównie te kluby żydowskie, to byli Żydzi sefardyjscy, którzy powiedzmy... Ja się nie bardzo odnajdywałem w tym... dosyć ostentacyjni, dosyć hałaśliwi, dosyć... to nie była moja kultura. I większość Żydów z Polski... Poza tym, myślę, że Żydzi z Polski, jak przyjechali do Francji, ja byłem przypadkiem, który nie poszedł tą drogą, zabrali się bardzo ostro do studiów. Także nie mieli czasu na takie kluby i spacery przyjemnościowe. Większość ukończyło ciężko... Ciężko się uczyli, żeby dojść do wyższego wykształcenia. A później założyli rodziny. I później się widywaliśmy się między, zapraszając się wspólnie. Duża grupa się spotykała raz w roku w Izraelu, w Aszkelonie, gdzie było zebranie Żydów z Polski. I teraz ma miejsce też, ale rzadziej. Raz do roku Żydzi z Polski się spotykali w Izraelu, w Aszkelonie. Nie słyszeliście o tym, panowie? No to jest takie wydarzenie w maju tego roku, to ma mieć miejsce. Ja tam nie jeździłem, bo ja miałem problem z samolotem bardzo długo. Bałem się wejść do samolotu. I się wyleczyłem z tego problemu, jak ukradli mi samochód w Polsce. Ukradli mi samochód, to jest jeszcze inna anegdota. I mi ubezpieczeniem mi zapłaciło za podróż do Polski, ale samolota. Do Polski, do Francji. No tam wziąłem kieliszek wódki, siadłem, spodobało mi się i teraz lubię jeździć. Czyli w sumie sam sobie wmówiłem jakąś fobię samolotową, o której bym bardzo mocno przekonany. Ale inna sprawa, jak wsiadam do samolotu, to najpierw jak jest możliwość, chodzę dookoła i sprawdzam, czy okna są pozamykane wszystkim. Żartuję. No więc ja nie mogłem jeździć do Aszkelonu, bo się bałem samolotu. Ale to jest to miejsce, gdzie Żydzi polscy, którzy już są w statecznym wieku, gdzie mają, najpierw jeździli z dziećmi, z rodzinami, bo to już ma miejsce 20-25 lat temu, a teraz jeżdżą z wnukami, nie? Ci co jeżdżą. Więc wracając do pana pytania, bardzo szybko Żydzi tutaj na emigracji paryskiej się zindywidualizowali, indywidualnie, no więc zrozumiał mnie pan, że aparat też mnie zrozumiał, fotograficzny, kamera. Każdy zrobił własnym życiem, żeby wejść w ten układ życia tutejszego, żeby mieć argumenty po prostu, żeby ustawić się życiowo. Dużo założyło po studiach, tak jak Alek naprzeciwko, własnej firmy, a ponieważ większość tych ludzi z Polski było wielojęzyczne, Alek jest pochodzenia rosyjskiego, właściciel tego mieszkania, pochodzenia rosyjskiego, czyli na rosyjski, polski, angielskiego się nauczył. Zaczął światowo jeździć i tam robić biznesy. Większość ludzi to albo ukończyli wyższe studia pracując naukowo, albo założyli szybko biznesy. No. I ponieważ kontakty międzynarodowe mieli rodziny w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, później ci co wyjechali, to są nowe kontakty. Także ja osobiście nie mam doświadczenia jakiejś klubowości Żydów polskich w Paryżu. Według mnie te wszystkie kluby to były sefardyjskie. Trochę chodziłem na początku, ale
nic innego się nie działo z żadnym z polskimi młodymi tutaj. Nie było żadnego klubu, nie pamiętam, że był. Znaczy ja nie tyle pytam o klub, co po prostu o kontakty, tak? Czy powstała, a kontakty? Czy to była jednak grupa towarzyska, czy jest grupa towarzyska, która po prostu ze względu na wspólnotę losów spędzała ze sobą, czy spędza ze sobą czas? Coś tam było mi jakieś spotkanie. Zostawiam pan to pytanie, zastanawiam się nad tym, staram się wrócić do tego. Jakieś tam spotkania były w latach 70. Ale to były głównie spotkania z tego, co ja pamiętam, to są u ludzi się spotykało. Okazja na to, żeby usiąść przy stole, zjeść posiłek i obgadać cały świat. Tak to trochę wyglądało. Nie mam innych wrażeń, jeśli o to chodzi. Ja wszedłem w życie, dosyć szybko w życie francuskie, bo zacząłem pracować we Francji jako fotografer. Francuskie w tym sensie, oni, ci inni moi znajomi studiowali większościowo, a ja pracowałem. W związku z tym duża część mojego życia to było otoczenie zawodowe, a większość z nich miało otoczenie studenckie. Więc studenci się spotykali trochę na innym poziomie niż moje spotykania z Francuzami na początku. Ale lubiłem te z Francuzami, bo oni są bardzo, bardzo lubią się bawić, lubią organizować Francuzi przy stole jakieś tam spotkania. To było zwykle na dobrym poziomie. Pana rodzice, jak się tutaj zadomowili? Więc mój tata odnalazł swoje środowisko żydowskie. Żydów z Polski. Nawet Żydów z Warszawy znalazł. Bo była taka organizacja Żydów warszawskich. A moja mama głównie z... Ona pracowała dużo, moja mama. Później się zaczęła chodzić na... miała pasję do wykładów różnych. Do ludzi starszych. Się spotykała, jak zapraszała lub była zapraszana. Tak to wyglądało. Towarzysko raczej. Da. Mój ojciec poza domem miał swoje układy tutejsze z kulturą żydowską miał do czynienia. A moja mama nie, jak widziała, tak zapraszała, była zapraszana. W ten sposób. I większość chyba tak z tego, co ja widzę, inni rodzice moich znajomych też tak to wyglądało chyba. Też grupa ludzi, która przyjechała do Francji, źle im było na początku, pojechali gdzie indziej. Ale w sumie myślę, że jesteśmy stosunkowo liczni, jak na tych, co wyjechali z Polski w latach pod koniec 60. i na początku 70. i tu przyjechali. A już teraz mamy 60-70 lat. To no, już jest inna. Ja mówię o mojej generacji. Już nie o tych moich rodzicach, które już nie ma. Jaki był stosunek rodziców do Polski po tej emigracji? Pana, jak rozumiem, pana ojca był jednak dalej pozytywny. Czy to była też taka jakaś maska raczej? Nie, maską była jego pozytywne podejście do Polski. Zresztą niekoniecznie pod koniec, tylko jego aktywność polityczna była dużą maską. Nie na początku, jak zaczął to robić, tylko jak już kontynuował to robić. I w końcu to się stało częścią jego osobowości. I robił to naturalnie. Zresztą zintegrował to przekonanie całkowicie. Jakie było pytanie, przepraszam? Jaki był, no tutaj już w tym na emigracji stosunek pana rodziców do Polski? A. Niezłe pytanie, czy jestem w stanie dać na to odpowiedź.
moja mama, która dużo słucha wiadomości i ona zawsze miała dosyć podejście do informacji wiadomościowych, dosyć przesadzone. I jej głównym nie, ale jej dużym punktem zainteresowania w stosunku do wiadomości były rzeczywiście informacje dotyczące antysemityzmu. Tak jak większość zresztą Żydów z Polski, czy w ogóle Żydów. I jak dochodziły informacje dotyczące antysemityzmu w Polsce, to jej to pozwalało się mocniej przekonać, że miała rację, że opuściła Polskę, że jest tutaj. Bo rzeczywiście, jak dochodzi sama taka informacja, bez niczego innego, to ma się wrażenie jakiego wydarzenia. A w sumie to miejsce, to wydarzenie, które miało miejsce, w miejscu, w którym miało to miejsce, jest całkowicie bez znaczenia. Ale jak się bierze tylko to, nie ma nic innego, to urasta do rangi wydarzenia podstawowego. I moja mama w to mocno wchodziła. A mój ojciec ciągle gdzieś tam pozostał komunistą. Był w Polsce parę razy, ale jak był w Polsce, to się spotkał ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa, którzy są rozsypani po różnych krajach. Nie, jakoś miał wrażenia turysty, ale... A nie było żadnej niechęci, ale on gdzieś tam Polskę zapisał w bilansie żyłem tam, skończyło się, jestem gdzie indziej. Bez żadnych walorów pozytywnych wypowiedzianych lub krytyki negatywnej. Mieszkam gdzie indziej. A jak tutaj, no nie tylko, znaczy z jednej strony pana rodzice, czy pan, jaka tutaj była reakcja na wybuch stanu wojennego w Polsce? Oczywiście. Się bardzo mocno tym żyło. Bardzo mocno. To była informacja przez długi okres podstawowa, nie tylko dla nas, bo prasa francuska, telewizja poświęcała temu bardzo dużo czasu, a ci, którzy z Polski, swoją drogą, no oczywiście byli tym mocno, mocno w to zaimplikowani i mocno tym zainteresowani. Bo to była jakaś nowa nadzieja dla tej emigracji polskiej, że coś się zmieni. Potem powstanie, najpierw był stan wojenny, ale później powstanie wojenne była ta ewolucja demokratyczna. Stan wojenny był jedną formą przeżycia, a później ta ewolucja demokratyczna była jakimś oczekiwaniem dużym. A sam stan wojenny, bo jeszcze przed stanem wojennym były jeszcze inne wydarzenia na wybrzeżu, które już się o tym tutaj zaczęło mówić. I muszę panu powiedzieć, kamerze muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie ludzi z generacji moich rodziców, jak w Polsce były wydarzenia typu rewolty robotniczej na wybrzeżu lub stan wojenny, to nie można powiedzieć, że ludzie byli z tego... Jestem ostrożny, bo chcę to właściwie wyrazić. Najpierw to wyrażę poprzez porównanie zewnętrzne. Często jak ma się problemy osobiście, to jak sąsiad je ma, to łatwiej się znosi własne problemy. I tak, tak samo to wyglądało z odniesieniem części emigracji polskiej i żydowskiej w Paryżu. Jak Polska zaczęła mieć problemy, to ci Żydzi z Polski, którzy tutaj byli, dzięki tym nowym problemom w Polsce, mniej żałowali ich brak komfortu życiowego we Francji. Byli tacy, że nawet jak pracowali, jak mieli, bo komfort życiowy to nie jest tylko mieszkanie i samochód. Komfort psychiczny jest podstawowy.
w takiej sytuacji, że to pozwalało wielu ludziom, jak były wydarzenia dramatyczne w Polsce, móc sobie pozwolić powiedzieć, o, dobrze, że tu jestem, że bo tam jest jeszcze gorzej, niż myślałem, że jest. Takie było odniesienie. Byli też ludzie, którzy niestety, tak jak wszędzie to się zdarza, którzy byli niezakłamanie zadowoleni, że w Polsce jest źle. Jakaś forma rewanżu. Takie trochę głupowego, no, to tacy też, nie? Takie też słyszałem, że byli ludzie, którzy wręcz gorzej tamtym, nie lepiej tutaj, nie? Tak jak wszędzie to się zdarza. Znaczy, jak rozumiem, to też o to chodzi, że to było potwierdzenie tego, że okej, zrobiliśmy dobrze, że wyjechało, to usprawiedliwiało jakby ten wyjazd, czyli jeśli ludzie szukali takiego usprawiedliwienia, no to z drugiej strony nie do końca byli pewni, że czuli jednak jakieś emocje, tak? No pewnie. No, siłą rzeczy. Pozytywna lub negatywna emocja jest wynika z jakiegoś powiązania z tym, co wywołuje tą emocję. Więc przez długie lata, ja zresztą też tu używam tej formuły, myśmy się trochę czuli, z taką przesadą teatralną, ale która dobrze odtwarzała obraz sytuacji, myśmy mówili, że jesteśmy z ostatniej łapanki z Polski. Bo trochę tak to miało miejsce. Nie było łapanki w sensie fizycznym, ale była atmosfera psychiczna łapanki. Nas fizycznie nie wstawiano do wagonów, ale były strzałki życia socjalnego, które wskazywały na to, że trzeba iść do pociągu, żeby wyjechać. Nie? Dlatego myśmy to nazywali ostatnią łapankę. Więc pewnie, że ci, którym było nie najlepiej tutaj, to mogli sobie powiedzieć, o, dobrze im tak. Też się zdarzało, tak jak wszędzie. Bo też dużo goryczy. Ludzie, którzy mieszkali w Polsce 50 lat, wszystko, co zrobili w ich życiu, zrobili tam. Nagle da się kopa w dupę i jeść gdzie indziej. Ja znam ludzi, teraz mnie wracamy, jak rozmawiamy. Ludzi w wieku moich rodziców. Nikt z nich już nie żyje. Moi rodzice też zresztą. Była taka pani z mężem. Ona kiedyś pracowała w bezpiece. On był jakimś inżynierem. Przyjechali do Francji z siostrą tej pani. Bo ta pani, siostra nie miała dzieci. I jedyną rodzinę, jaką miała, to była rodzina jej siostry. Jej mąż i dzieci tej rodziny. Przyjechali do Francji i żyli w biedzie. Bo co oni robili? Jedna z tych pań sprzątała, nie mówi po francusku. Ten pan gdzieś tam pracował, szył rękawiczki. I oni chodzili na tą zupę, na którą ja ich tam poznałem zresztą. O którym mówiłem, myśmy chodzili rok czy półtorej, oni tam latami chodzili. I tym ludziom było źle, rzeczywiście tutaj. W Polsce mieli życie dosyć komfortowe. On inżynier, ona gdzieś tam w administracji. A ta siostra też miała zwykłe życie normalne. Przeniesieni na ten teren, to nie mówię, że oni tak mówili, ale ludzie, którzy byli w takich sytuacjach, jak oni, jak widzieli, że w Polsce jest nagle niedobrze, to im było trochę łatwiej w tej sytuacji. Ale też ci ludzie bardzo szybko wymierali, bo oni rzeczywiście tutaj przez chorobę, no, jak się żyje w depresji tylko bez żadnej perspektywy, że pozytywnej, no to się dosyć szybciej się schodzi ze sceny życia, mimo wszystko. Także wygląda. W sumie myślę, że absolutnie nie można podać jakiejś syntezy reakcji ludzi
jako jednolite, jeśli chodzi o podejście do Polski, jak i do Polaków. Też były też tutaj układy nawet międzyludzkie, między Żydami z Polski, które rzadkie się to zdarzały, że jakieś zawiści, że ludzie coś próbowali, nie wyszło, ktoś inny spróbował i był zdolniejszy, jemu wyszło, to wiecie, go obgadywało, jeśli mu wyszło, to na pewno, że ukradł, nie? Bo ja próbowałem to samo, mi nie wyszło, tak się stało, że jemu wyszło, ukradł. Siłą rzeczy. W sytuacjach takich niecodziennych się odkrywa prawdziwą naturę ludzi mimo wszystko, nie? Z czego są zrobieni. No tak. Chciałem jeszcze zapytać o pana dzieci. Jak one się odnoszą do tej historii, do tych losów i jak one myślą o sobie, czy myślą w kontekście? Zaraz. Jak to panu powiedzieć? Tylko muszę trochę, biorąc pod uwagę, że moja żona jest bardzo, była bardzo bliska moim, naszym dzieciom, jest do tej pory, mimo że są bardzo dorosłe. Nasza córka ma 35 lat, syn ma 31, ale więzień jest bardzo, bardzo mocny z matką i dziećmi. Inaczej ze mną. Więc moje dzieci, ponieważ moja żona wychowywałam przez długie lata, jak ja pracowałem, moja żona, jeśli chodzi o Polskę i o Izrael, posługiwała tylko w rozmowie tylko oceny, do których się nie można było odwołać. Znaczy jej przekonanie było, że tak powiem, nieodwołalne. Że Polska to jest antysemityzm, a Izrael ma zawsze rację. I nie można było dyskutować tego do tej pory. Trochę mniej. W związku z czym, ponieważ ona się zajmowała wychowaniem naszych dzieci, to informacje, które podawała, ona nie bardzo poruszała ten temat z dziećmi, ale jej przekonania, że tak powiem, siłą rzeczy nasze dzieci je słuchały, ale mimo to moje dzieci, żyjąc z matką, którą ona pozostawiła całkowitą swobodę poglądową, sama wierząca, nasze dzieci w sumie są niewierzące, tak jak ja, świadomości żydowskiej długo nie mieli, o Izraelu dużo słyszeli poprzez reakcję mojej żony, świadomości żydowskiej nie mieli. Takie mam wrażenie. Moja córka zaczęła ją mieć, jak się zaczęła spotykać z reakcjami antysemityzmu poprzez jej nazwisko, to nabrała dosyć, bo tu też to ma miejsce, mi się o mnie wydaje, to zaczęła nabierać i interesować się tym, nawet poprzez jej ona jest, robi doktorat poprzez jej pracę doktorancką, poprzez jej studia. Ona studiuje etykę, filozofię, historię sztuki jednocześnie i tam się to zaczęła specjalizować. Więc się zainteresowała tą tematyką Izraela, bo nosi nazwisko Liechtenstein i że mniej tematyką żydowską niż tematyką, powiedzmy, Izraela. Bo się w ogóle interesuje bardzo, bardzo aktualnością socjopolityczną, więc siłą rzeczy, bo o Izraelu się bardzo dużo mówi. A mój syn, jego tożsamość,
bo on zawsze uważał, że jest Francuzem. Teraz ma, poprzez pracę, którą robi, ma do czynienia z wieloma, młodymi ludźmi z jego pokolenia, którzy są Żydami, oni są głównie Żydami sefaradyjskimi. Więc on wie, że jego ojciec jest Żydem, że matka jest Polką i nie ma problemu ani z jednym, ani z drugim. To się do niego sprowadza, do mojego syna. Jak się go zapytają, czy ma, czy jest Żydem, to bez żenady powie, że ma nazwisko żydowskie, że ojciec jest Żydem. I jednocześnie tak samo powiedzieć, że ma matkę Polkę, która jest wierząca. To nie jest pytanie, które on sobie stawia. Natomiast moja córka rzeczywiście to jest pytanie, które sobie, bo ona jednocześnie studiuje filozofię też, co ona ma do tego podejście bardzo analityczne, bardzo porównuje jej tą problematykę z resztą problemów, że tak powiem, egzystencjonalnych. A jakby pan teraz określił siebie, kim pan jest? Koniec 2016 roku. Za 3 miesiące pewnie 69 lat. 4 miesiące, 3,5. Jak może określić siebie ktoś, który jest z drugiej strony góry, tej schodzącej, nie? To nie pod górę, tylko z góry. W moim wieku. Jak mi pan zadaje to pytanie, jak mi siebie określił, to znaczy filozoficznie, czy w stosunku do tego, co do moich wrażeń, do moich potrzeb, do mojego poglądu na ludzi, czy w ogóle na... Znaczy bardziej oczywiście jakby w kontekście naszej rozmowy, czyli takim tożsamościowym. Okej, tak. Jestem zdecydowanie, mam świadomość, skąd chcę to właściwie powiedzieć, że czuję się Żydem, oczywiście, ale z kolei w tym nie ma żadnego fanatyzmu u mnie, żadnego, bo jestem laikiem, jestem niewierzący, jestem bardzo opozycyjnie nastawiony do Żydów ortodoksów, którzy mnie denerwują. Zawsze mnie denerwowały. A dla mojego ojca to była pachta nawyka. On by się na nich rzucał prawie, że. Bo on jest jednocześnie bardzo niewierzący i tak dalej. Nawias. No i przy tym wszystkim rzeczywiście jestem dosyć mocno siłą rzeczy zaniepokojony co do przyszłości Izraela, bo wrogość do tego kraju rośnie. Jego największy wróg i Iran zrobił wszystko, co może, żeby zniszczyć ten kraj. I jak na razie ustawia się Iran pozycyjnie, żeby móc to zrobić. Hamas z jednej strony i Hezbollah z drugiej. Stworzenie broni przez Iran. Więc zaniepokojenie rzeczywiście. Izrael musi istnieć, dla Żydów to jest konieczność duchowa i nawet egzystencjonalna, żeby Izrael istniał. Więc jest zaniepokojenie co do tego kraju. Jestem Żydem, żeby odpowiedzieć panu jednym zdaniem, jestem Żydem emancypowanym, że tak powiem. Mam świadomość żydowską, która jest otwarta na całą resztę, na tych wszystkich, którzy nie są Żydami. To jest trochę ludności mimo wszystko. Nie? Także nie ma. Czy czuje się pan Żydem polskim na emigracji? Czy to raczej inaczej by to pan... Ja trochę uważam, a to jest trochę bardzo, bardzo niesympatycznie powiedziane, ale to powiem. Uważam, że Żydzi polscy są lepsi od innych Żydów. Mówię jakościowo, jeśli to można tak ująć. Więc jest jakaś taka forma nacjonalizmu,
takie z podlady, który nie jest, do którego lepiej się nie przyznać. Nie? Więc ma pan w tym moim podejściu zarówno moją żydowskość, jak i moją polskość. Nie? Uważam, że formacja. To jest głupio powiedziane, ale jeszcze wrócę do tego, no, że historia nauczyła Żydów polskich, zmusiła ich do tego, żeby mieć otwarte oczy i się zastanawiać, żeby iść do przodu zastanawiając się, myśląc, no, że to ukształtowało jakieś tam odruchy ewentualnych możliwości analiz, przez co są zmuszeni ciągle uważać na to, co jest. Jesteśmy ciągle zmuszeni uważać na to, co jest przed nami, żeby uniknąć niespodzianek. Więc ta ciągła konieczność uważania stworzyła może dodatkowe możliwości na to, żeby to widzieć, ewentualnie móc ominąć, jak trzeba. Innymi są większe możliwości, no, analizy, nie? Tego można nazwać.